Dzisiaj, 4 września, Miejska Biblioteka Publiczna w Pelpinie zorganizowała na targowisku miejskim piknik czytelniczy. Piknik czytelniczy zorganizowaliśmy dlatego, żeby promować książkę, czytelnictwo, Miejską Bibliotekę Publiczną w Pelplinie, która w tym roku obchodzi swoje 75-lecie urodzin. I te urodziny tutaj właśnie z mieszkańcami, z dziećmi chcemy obchodzić. Nasz piknik trwa od godziny 14 do godziny 17. Zaprosiliśmy wiele osób. Mamy nadzieję, że to, co proponujemy dzieciom, szczególnie dzieciom, bardzo się im spodoba. A mamy warsztaty filozoficzne, zabawy językowo-logopedyczne, mamy roboty, mamy logopedę, mamy autorkę książek, mamy możliwość zrobienia sobie przypinki dotyczącej czytelnictwa. Więc mam nadzieję, że te wszystkie warsztaty trafią do dzieci i dzieci będą zadowolone. Ponadto dzisiaj w programie mamy również Narodowe Czytanie. Czytają z nami mieszkańcy Pelplina. Są to goście, których my zaprosiliśmy, ale też mieszkańcy, którzy sami chcą z nami ten czas spędzić. Teraz tutaj spać będę od ludzi daleki. Może ją we śnie ujrzę, gdy zamknę powieki. Może zamknę na wieki. Byłem ja gospodarny, gdy byłem szczęśliwy. Chwalili mnie sąsiedzi, chwalił mnie ojciec siwy. Teraz się ojciec biedzi, a ja ni ludziom, ni Bogu. Bardzo cieszę się, że wyszliśmy na ulicę, aby przybliżyć czytelnictwo naszym mieszkańcom. Podziękowania do organizatorów, czyli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za inicjatywę i za tą akcję. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy wspaniale, mile, sympatycznie, słonecznie, a przede wszystkim pod hasłem książki niedzielę i przyniesie to owoce w kolejnych tygodniach, wzrostem czytelnictwa. Myślę, że warto obcować z książką, warto się z nią zaprzyjaźnić. Książka zawsze miała i będzie miała swoje szczególne miejsce w Pelplinie. Myślę, że dzisiejsze urodziny możemy obchodzić z naszymi